No. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Poznaniaków i Wielkopolan. Pozdrawiam od Polaków całego kraju, całej Europy i Ameryki. Pozdrawiam serdecznie. Wzywam wszystkich do budowania nowej Polski. Po wielu latach niewoli odbudowuje się ta Polska. Odzywam do budowania Polski wolnej, niepodległej, Polski robotników, chłopów, inteligentów. Niech żyje nowa Rzeczpospolita Polska! Proszę to przejść. Oh, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
jeden roku wrócił tutaj i przyjechał 26 grudnia 1918 roku do Poznania. I ta dzisiejsza skromna uroczystość po prostu ma na moment przypomnieć tą historyczną chwilę. To była chwila, która zapisała się złotymi słówkami w historii naszego miasta, Wielkopolski, Polski i Europy. Proszę Państwa, gdyby nie przyjazd naszego mistrza, który był tym zwolennikiem, tą iskrą zapalną do tego zwycięskiego wybuchu powstania, na pewno przypuszczamy, że powstanie by wybuchło, ale zawsze trzeba jakaś iskra, jakiś symbol, jakiś sygnał, który da hasło do rozpoczęcia. Więc jeszcze raz dziękujemy naszemu wspaniałemu, bo to był wspaniały i jest Ignacy Jan Paderewski wspaniałym polskim patriotą. To był jeden z ludzi, których naprawdę możemy zawsze głośno i wszędzie mówić. Mamy wspaniałych Polaków.